Kochani, tutaj Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przyksiążki, a dzisiejszy odcinek to będzie reading vlog z 24-godzinnego maratonu z Agatą Christie. Jest godzina 15:54, więc dokładnie za 6 minut zaczynamy maraton, ponieważ jest 8 stycznia i maraton właśnie trwał będzie od dzisiaj, od godziny 16 do jutra, czyli 9 stycznia do godziny 16. Jak możecie się spodziewać właśnie po tytule tego maratonu, po jego nazwie, tematem przewodnim są książki Agaty Christie, ale też jeśli ktoś nie ma, to można też czytać jakieś tam kryminały czy książki detektywistyczne, więc właśnie zaraz lecę już czytać, właśnie zaczynać ten maraton, tylko najpierw pokażę wam mój TBR. Wybrałam sobie tutaj 3 książki Agaty Christie. Mam ich tutaj dosyć sporo, ale właśnie wybrałam te 3, bo jakoś tak najbardziej mnie ciekawią. Na pewno wszystkich 3 nie uda mi się przeczytać, ale po prostu wybrałam 3, żeby mieć po prostu wybór, żeby móc wybrać pomiędzy tymi 3. Nawet jakbym przeczytała jedną, to i tak bym była super zadowolona. Moim celem jest przeczytać 2. Na koniec tego maratonu zobaczymy, jak mi to wyszło. Więc właśnie pierwszą pozycją jest Tajemnicza historia w Styles, czyli książka, od której ja chyba zacznę ten maraton. Tutaj chyba po raz pierwszy pojawia się postać Herkulesa Poirot, więc to mnie w tej książce zainteresowało. Za bardzo nie więcej nie wiem, ale też okładka uważam, że jest bardzo ładna. Ogólnie wszystkie okładki właśnie z tego wydania kryminałów Agaty Christie są bardzo ładne, ale to jakoś tak wyjątkowa. Kolejną pozycją jest Samotny dom, książka, o której też absolutnie nic nie wiem, ale jakoś tak tytuł jest dosyć taki ciekawy. No zobaczymy, ta książka też jest bardzo krótka, bo ma jakieś 210 stron, i też dlatego ją wybrałam na maraton, bo właśnie wolę czytać na maratonach jakieś takie krótkie książki, bo jak sobie bym wybrała, nie wiem, 500-stronową cegłę, no to raczej za dobrze by mi nie poszło. Już ostatnią pozycją jest Pierwsze, drugie, zapnij mi obuwie. Książka, którą wybrałam z tego względu, że tutaj wydaje mi się, że będzie się dużo działo, akcja będzie wartka, bo tutaj nie mamy jakby jednego morderstwa, tylko mamy tutaj samobójstwo, morderstwo i jeszcze jakiś zamach, więc a trzy jakby takie wypadki, więc bardzo fajnie, wydaje mi się, że ta książka może być naprawdę ciekawa i też akcja dzieje się w gabinecie dentystycznym, czy też tam poczekalni u dentysty, więc to też uważam ciekawe miejsce akcji. Więc co, ja już nie przedłużam, bo to jest właściwie tyle, co chciałam wam teraz powiedzieć. Myślę, że zobaczymy się za chwilę. Ja tak jak mówię, będę zaczynała od Tajemniczej historii w Styles, no i potem po prostu jak będę miała jakiś update czytelniczy, jak będę miała coś do powiedzenia o tej książce, to na pewno się do was odezwę. Jest godzina 16:55, jestem na 29 stronie Tajemniczej historii w Styles i jak na razie nie podoba mi się ta książka, znaczy jest strasznie chaotyczna, zawsze przeskakujemy od jednych wydarzeń do drugich i czy te wydarzenia, przynajmniej na razie, nie mają ze sobą żadnego związku, żadnego sensu. Mam nadzieję, że po pierwsze potem ta książka stanie się mniej chaotyczna i będzie mi się ją lepiej czytało, bo minęła już godzina od rozpoczęcia maratonu, a ja przeczytałam 30 stron, powinnam w tym czasie przeczytać co najmniej, nie wiem, 50, a po drugie, że potem właśnie te wydarzenia się okaże, że jednak mają ze sobą jakiś związek, bo jak nie, to będzie naprawdę średnio, na razie dosyć źle mi się to czyta. Mam nadzieję, że to się potem jakoś ogólnie rozkręci i będzie lepiej. No i też oczywiście jak w każdej książce Agaty Christie, którą czytałam, strasznie mi się mieszają bohaterowie. No ale cóż, będę tą książkę dalej czytać, to był właśnie taki szybki update, no i widzimy się jakoś potem. Jest godzina 22, ja przyszłam do was z małym update'em czytelniczym, jestem obecnie na 136 stronie Tajemniczej historii w Styles i jak na razie bardziej mi się już podoba niż wcześniej, to znaczy ta historia przestała być taka strasznie chaotyczna i z każdą jakby kolejną stroną robi się teraz ciekawiej, bo jest coraz bardziej jakby taka zagmatwana, co mi się bardzo podoba i jestem ogromnie po prostu ciekawa rozwiązania tej zagadki, jeszcze bardziej niż na samym początku tej książki, więc na pewno na plus. Ogólnie mam tutaj przedstawiony dosyć, moim zdaniem, banalny ogólnie pomysł na fabułę, przynajmniej z początku tak się wydaje, ponieważ mamy tutaj morderstwo pewnej właścicielki takiego dużego majątku i została ona podobno otruta. Mamy tam też sprawę z jakimś tam testamentem, który podobno został spalony. W każdym razie było kilka tych testamentów i tak naprawdę jakby nie wiadomo też do końca, który jest tak jakby prawdziwy. No i właśnie na pierwszy rzut oka nie wydaje się to zbyt jakieś tam oryginalne, natomiast właśnie tak jak mówię, potem ta sprawa staje się teraz bardziej ciekawa i faktycznie dzieje się tam dużo fajnych rzeczy, więc jak na razie mi się bardzo podoba. Ogólnie tam na początku czytało mi się tą książkę strasznie ciężko, była właśnie taka chaotyczna, teraz już lepiej, bardziej się wciągnęłam. Chciałabym w ogóle dzisiaj jeszcze tą książkę skończyć, zobaczymy jak długo dam radę wytrzymać, zanim zrobię się na tyle zmęczona, żeby pójść spać. Więc co, to był taki update czytelniczy i widzimy się jakoś potem. Cześć! Jest godzina 23:30, ja już jestem na tyle zmęczona, że postanowiłam, że to już jest odpowiednia pora, żeby pójść spać. Jestem na dokładnie 189 stronie Tajemniczej historii w Styles, więc ten raz został mi no niecałe 20 stron do końca, ale dzisiaj już nie jestem w stanie tej książki dokończyć, po prostu już oczy mi się zamykają same i myślę, że gdybym na siłę próbowała ją dokończyć, to bym i tak nic nie zrozumiała, więc po prostu zrobię to jutro i też jutro wam więcej po prostu opowiem o moich odczuciach, już wam zrobię taką jakby pełniejszą recenzję, więc to właśnie dzisiejszy dzień kończę z prawie skończona tajemniczą historię w Styles. Jestem dzisiaj bardzo zadowolona, bo tak jak mówię, prawie mi się tę książkę udało skończyć, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jutro już tak do końca dokończę te ostatnie 20 stron i zacznę kolejną pozycję, więc co, to taki szybki update jeszcze przedtem i widzimy się jutro. Hej kochani, jest godzina 10, witam z wami w drugim dniu naszego maratonu, czyli to jest 9 stycznia, czyli sobota. Spokojnie, nie wstałam tak późno, wstałam sobie około godziny 8:30, tylko po prostu jeszcze sobie czytałam właśnie zanim wstałam. No i tak właśnie udało mi się skończyć pierwszą książkę w tym maratonie, czyli Tajemniczą historię w Styles. Zarówno początek tej książki, o czym już wam wspominałam, jak i koniec były bardzo chaotyczne, przez to na początku totalnie nie potrafiłam się odnaleźć w bohaterach, jeszcze bardziej niż zazwyczaj w książkach Agaty Christie, a pod koniec już do końca nie wiedziałam, kto właściwie jest tym mordercą. Myślę, że osoby, które czytały tę książkę, wiedzą, co mam na myśli. Ogólnie pomysł na tą zagadkę był całkiem w porządku. Ogólnie to zakończenie, no nie powiem, żebym jej przewidziała, ale też nie było jakimś wielkim zaskoczeniem. To jest na pewno tutaj też plusem, to jest właśnie klimat tego takiego starego domu, w którym dzieje się cała akcja. Naprawdę fajnego klimatu tej historii. No więc ja bym oceniała tą książkę tak na 8, 8,5 na 10, bo mi się naprawdę podobała. To był dobry kryminał, więc to nie było nic takiego wow, to nie było nic oryginalnego. Też właśnie ta książka była ogólnie cała taka trochę chaotyczna. Na początku i na końcu najbardziej, ale w środku też to wszystko takie trochę było zamotane, co mi się też tak nie do końca podobało, bo ciężko mi było się chwilami po prostu w tej historii odnaleźć i też ciężko mi się ją dosyć czytało. Natomiast całkiem wam tę historię w Styles polecam. Ja po prostu czytałam, myślę, lepsze książki tej autorki, natomiast nie jest to też coś nie wiadomo jak złego. I właśnie zabrałam się za kolejną pozycję, czyli jest to Samotny dom. Jestem tutaj na 16 stronie, więc za dużo wam nie powiem, ale to, co jest fajną kwestią, to jest to, że tutaj podobno jakby po raz pierwszy pojawia się właśnie Hercules Poirot, a tutaj mamy sytuację, w której Hercules Poirot przychodzi na emeryturę, to też jest dosyć po prostu ciekawe, co jest dosyć zabawne mi się wydaje. Ja nie wiem jeszcze do końca, o co będzie chodziło w tej książce, bo nawet nie wgłębiałam się w opis, więc tutaj chyba po prostu będzie jakieś morderstwo, podejrzewam, w tym tytułowym samotnym domu, czyli domu, który stoi na środku pewnej wyspy, z tego co się orientuję, z tego co się dowiedzieliśmy, więc na pewno tą książkę będę dalej czytać. No i zobaczymy, czy uda mi się ją skończyć w tym maratonie. Bardzo bym chciała, bo ona też jest dosyć krótka, tak jak Tajemnicza historia w Styles, ma niecałe 200 stron, więc mam nadzieję, że mi się uda ją skończyć. No i co, ja już nie gadam, bo ten update był wyjątkowo długi i zabieram się do czytania. Jest godzina 12:30, więc już naprawdę mało zostało do zakończenia maratonu, jakieś około 3,5 godziny. Jestem na 82 stronie Samotnego domu, więc właściwie w połowie tej książki, bo ona ma stronę jakoś około 200. I tak naprawdę dopiero teraz zaczęła się jakakolwiek akcja. Przez pół tej książki praktycznie nic się nie działo, co jest no raczej dosyć sporym minusem, ponieważ w przypadku jeszcze tak krótkiej książki raczej oczekujemy, że ta akcja będzie praktycznie od pierwszych stron. No tutaj za bardzo nic się nie działo, teraz dopiero właśnie ta akcja wyszła. Mam nadzieję, że ona potem się jakoś fajnie rozwinie i ta książka troszeczkę się jakby uratuje, troszeczkę będzie z nią lepiej, bo na razie jest raczej średnio, chociaż ogólnie zagadka jest bardzo fajna i też klimat jak ogólnie tej książki jest bardzo fajny, natomiast no niestety brak akcji tutaj jest ogromnym minusem, tak jak mówię. No ja na pewno będę dalej czytała tę książkę, bardzo bym chciała skończyć ją do końca maratonu, zobaczymy jak mi pójdzie. I to taki szybki update czytelniczy, widzimy się potem, cześć! Kochani, jest godzina 16, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby już zakończyć ten maraton i zrobić właśnie takie krótkie podsumowanie. Jestem obecnie na 168 stronie Samotnego domu. Nie mam wam nic o tej książce więcej do powiedzenia, oprócz tego, co wam już wcześniej mówiłam. I tutaj po prostu się nie wypowiem, no bo nie chcę się powtarzać. I ogólnie jeśli właśnie chodzi o podsumowanie tego maratonu, to udało mi się przeczytać jedną książkę, czyli właśnie Tajemniczą historię w Styles. No i właściwie powiedzmy, że skończyć tą drugą, bo zostało mi jakieś 40-50 stron do końca, więc myślę, że na spokojnie ją dzisiaj skończę, więc jestem bardzo z tego maratonu zadowolona, ponieważ też książki Agaty Christie czyta mi się dosyć długo, dosyć ciężko, bo właśnie mi styl pisania jakoś szczególnie nie podpasował, mi on jakoś szczególnie się nie podoba, natomiast i tak właśnie będę czytać jej książki i tak dalej je czytam, no po prostu to są bardzo dobre kryminały, jedna po prostu z najlepszych. No Agatha Christie jest królową kryminału, więc czego mogłam się spodziewać? Więc właśnie zazwyczaj przeczytanie jej książki, nawet jak ma 200 stron, zajmuje mi około 3 dni, a tutaj przeczytałam właśnie właściwie dwie książki, można powiedzieć, w ciągu 24 godzin, więc jestem z siebie ogromnie zadowolona. No i co, mam nadzieję, że taki krótki reading vlog właśnie z tego maratonu Wam się spodobał. Jeśli właśnie braliście w nim udział, koniecznie piszcie w komentarzu, ile książek udało Wam się przeczytać, jakie to były książki, czy Wam się podobały, czy Wam się nie podobały, ogólnie czy dobrze się bawiliście i tak dalej. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej relacji właśnie z tego maratonu. No jeśli film właśnie Ci się spodobał, no to kończycie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał dalej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i bardzo słyszałam, że w tym vlogu nie było zbyt dużo przebitek, ale po prostu głównie siedziałam w swoim pokoju i czytałam, więc też nic takiego szczególnego nie robiłam, z czego mogłabym Wam jakieś przebitki nagrać. Więc co? Już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!